Grzegorz Wolak, menadżer projektu TK5. Przed nami widać operację montażu kotła, który jest głównym elementem instalacji, w którym następuje reakcja, która jest dostępna do produkcji surowca, z którego produkujemy kwas. Może to trochę skomplikowanie brzmi, ale mimo tego się odbywa. Kocioł składa się z dwóch elementów, które można w tej chwili tam zobaczyć. Pierwszy element dolny, ten bliżej nas, powinien zostać zamontowany w drugiej kolejności, tak akurat wygląda ta operacja. Niemniej jednak z różnych celów trzeba by zmienić tą kolejność i będzie on zamontowany pierwszy, to jest ciężarek, podwiezie go, że tak powiem, pod drzwi. Zostanie on podniesiony i włożony przez dach do niebieskiego budynku. Następnie na drugim planie widać pokrywę tego kotła, zostanie ona zamontowana jako drugi element. To chyba do tej operacji. Tyle co do tej operacji, natomiast do czego służyć będzie ten zbiornik? Nie wiem, ten zbiornik, kocioł, reaktor? Kocioł, reaktor. W tym kotle następuje spalanie amoniaku, tutaj czego tworzą się gazy nitrozowe, które służą, które są podawane do tej kolumny i służą do, jest to główny surowiec do produkcji kwasu azotowego. Czy to dzisiejsze przedsięwzięcie jest trudne dla Was? Nie, to jest to raczej standardowa operacja tego typu instalacji. Może o tyle trudne, że jak powiedziałem wcześniej, plan był troszkę inny, mieliśmy to włożyć czynnicą, która niestety się zepsuła po prostu. Czy po tym, jak ten kocioł reaktor zostanie już zamontowany, to prawie cała instalacja jest niemalże gotowa do rozruchu? Nie, jeszcze nie. Wszystkie elementy urządzenia, które miały być zamontowane, będą zamontowane. To jest ostatnie takie duże urządzenie. Po jego zamontowaniu potrzebujemy około 4 do 5 tygodni na rurowanie, czyli połączenie tego urządzenia kotła z resztą instalacji plus okablowanie, czyli cała automatyka i sterowanie. I tutaj, jak zakończą się te prace, będzie można mówić o tym, że zbliżamy się do momentu rozruchu. Jakie jest tempo budowy? W tej chwili dobre. Zgodnie z harmonogramem planowane zakończenie budowy to 15 października i w tej chwili nie ma zagrożeń. Niewiele by to pomogło, ale to tutaj wystarczy. To jest kadro. Wnioski oceniam, do tej nie wzięli. Niestety.